Давно-давно тому уже в особе было бардо темно. Не видела звездочки. Ну, ты зауважила окна. Ты два. Все видят? А где же наклея? Ты же за атаку. Ты же бардо злого. Не ведомо, что то еще стало. Але Бузька przytrwa. Бузька co najmniej spała sobie, bo była po imprezie. Miała jeszcze kasztana. Tak. Spała sobie i powiedziała: Jeju, gdzie ja jestem? Dobra, muszę się stąd wyrzucić, tylko jak? A gdyż nagle zauważyła, że ma tylko dwie strzałki. Ma tylko dwie strzałki. Gdy zrozumiała, pomyślała sobie jedno. Jeju, mam tylko dwie strzałki, ale super. Nagle Buźka się napiła. Oj. Ale ulga. Później zauważyła gumową wielką piłkę. Nie było już kasztana. Ej, gdzie ten kasztan? Później był jeszcze pistolet, a buźki. Buźka była dalej, ale musiała jeszcze. Nie umiała wziąć broni, bo nie ma rąk. Później powiedziała: ojej, będę musiał zejść na dół. No dobra, zejdę. Widzowie, kochajcie mnie. Buźka spadła. O nie. No i co teraz? Jak się dostanę? Jak się dostanę? Buźka podniosła się, ale nie było za dobrze. Musiała się wspinać po kaloryferze. Wspinała się, aż później zrobiła fikołka i poleciała na fotel. A gdyż później odsunęła to ten fotel. Nie było jej łatwo, ale udało jej się. A gdyż później zauważyła klatkę, której był chomik. Buźka wszedła. I tak zakończyła się jej prawie cała podróż. Musiała jeszcze odnaleźć globus, który był zresztą już za nią. A więc co dalej? Nie włożę. Ważne, znalazła globus, a gdy szczęśliwa buźka poszła tam. I więc koniec jej podróży. Do zobaczenia w części drugiej. Jeśli spodobał Wam się filmik, pamiętajcie, pokonałem tych robotów, ale nie było łatwo. Do zobaczenia w części drugiej. I co? Pa, pa! Do następnej podróży! Ma!